bez zbędnego pierdolenia, żeby kamera była prosto, bo nie mam takiego aparatu, żeby widzieć siebie. To oprócz kręcenia vloga dla mojego kochanego trenera Lobo, stwierdziłem, że przy okazji różnych ciekawych wydarzeń może będę kręcił też dla siebie rzeczy, a może też okaże się w przyszłości tak, że to, że będę chciał coś nagrywać, będzie mnie popychać do tego, żeby sobie organizować jakieś aktywności, wyjazdy i tak dalej. Jedziemy. Teraz jadę sam, ale chłopaki do mnie łączą, mianowicie Mike i Lobo. Jedziemy na Mistrzostwa Europy w brazylijskim jiu-jitsu do Paryża. Także no, wydaje mi się, że będzie to fajny materiał. I nic, właśnie wyruszyłem z dworca głównego w Szczecinie. Jedziemy do Poznania, będę spał u Jagody, która mnie nocuje, bo jutro o 6 rano mam samolot do Paryża z lotniska w Poznaniu. Także kurwa, w Poznaniu coś nagram pewnie jeszcze i no i potem to już Paryż, kurwa. Wczoraj Stepnica, dzisiaj Paryż, moi drodzy. Cóż za przewrotność w moim życiu się wydarzyła. Elo. Ej, dobra, bo jest mega przypał. Pierwszy raz, kurwa, do was gadam i od razu was oszukałem. Znaczy nieświadomie, ale jednak, ponieważ nie wysiadłem w Poznaniu, tylko w Swarzędzu, bo Jagoda, u której nocuję, powiedziała, że od niej z Poznania jest bliżej do Swarzędza niż do Poznania. Z kamerą wśród zwierząt. Ciężka pobudka, ciężko było wstać, ale cóż, będzie dobrze. Lekka masakracja, o 6 startuje lot, także... Nie wiem, czy już to mówiłem, ale nienawidzę latać samolotem, także moi drodzy, trzymajcie tam mnie kciuki, żebym nie jebnął na zawał. To jest on, mam nadzieję, że tam wszystkie śruby, kurwa, dokręcili jak należy, nie? Widzimy się w Paryżu, pozdro. Jestem, zapomniałem w ogóle coś nagrać na lotnisku, musiałem emocje ochłonąć, moje emocje musiały ochłonąć po locie i jestem już w metrze i kurde, zamieszanie, od początku zamieszania, ponieważ pierwsza linia metra, którą miałem jechać do pokoju, w którym będę wynajmował, zajęta i staram się dotrzeć, kurde, do faceta, u którego wynajmuję pokój, pojechać potem muszę na halę, na której będą zawody. Znaczy nie muszę, ale chcę, bo chcę się zważyć ich wagą. Walczę jutro, ale chcę się zważyć ich wagą, żeby... Dokładnie tak. Zważyć ich wagą, żeby nie było jaj jutro, przed walką samą. No i jak się kurwa okaże, że ta waga jest jednak trochę za duża, to będę musiał poszukać sauny, żeby tę wagę zbić. No lekki przypał będzie, ale... No ale nic. Graffiti. Moje wyczyny zawodowe dają sobie znać. Zobaczcie, to jest piec gazowy, który jest wypuszczony taką rakietą prosto na ulicę. Czyli teoretycznie teraz idąc wciągamy sobie spalinę pieca gazowego. W Polsce jest to nielegalne. W Polsce jest to nielegalne. A tu jest legalne. Dziwne, co? W Polsce takie rzeczy są nielegalne, a może to też są nielegalne, ale to kurwa byłby bardzo duży przypał, gdyby ktoś tak sobie na środku ulicy coś takiego zrobił. Wyszedłem właśnie z naszego spania i jadę
jadę się ważyć na wagę właściwą. Także może po drodze będą jakieś ciekawostki, piękne rzeczy. Boże, jak ja lubię takie miejsca. Piękna kamienica. Chciałbym tam wejść, ale to chyba na sprzedaż, bo coś tu jest. O, flaga Ukrainy. Jak będą jakieś ładne miejsca po drodze, choć na razie nie jest to w okolicach centrum, no ale... Ale to wciąż Paryż. To na pewno będę nagrywał. Chociaż ten vlog miałby mieć, kurwa, godzinę. To niech ma godzinę. Będę to montował potem 1000 lat, ale w końcu zmontuję i będzie git. Także moi drodzy widzowie, którzy będą to oglądać, czysto teoretycznie, może nikt nie będzie tego oglądał, ale jeśli, to pozdrawiam serdecznie, Max Olchowy. Ha! Ta piękna brama. Lubię takie miejsca. Takie bramy. Wejdźmy trochę dla porównania. No i kurwa, powiedzcie mi, co jest ładniejsze? Waszym zdaniem. Dla mnie odpowiedź jest jedna. Wiadomo, że jest zajechana lekko i można byłoby ją odnowić. Ale wciąż. Mega piękne, mega brzydkie. Poszedłem do metra, 15 minut z buta. I jak już wchodziłem, to się zorientowałem, że mój ticket, co sobie kupiłem, już mi się języki mylą, sorry. A kupiłem sobie taki na cały dzień do metra, to zostawiłem za 15 euro chyba. To, że zostawiłem go w pokoju, no i kurwa 15 euro. Sorry. No i wróciłem się po niego i znowu dygam. Także robię kroki, zrzucam te zbędne setki gramów, żeby móc zjeść trochę większy obiad. Yo! Siema widzowie, jesteście świadkami francuskiej awantury. Nie stać mi jeszcze taki zajebisty obiekt, żeby się tam zbliżyć, żeby było dobrze widać. Nie wiem, czy słyszycie, ale tamta para, która jest między tym sklepem a tym autem, awanturuje się na środku ulicy. Pana fura. Bilet i poprosiłem panią, żeby mi wybrała tam, bo był automat po francusku i nie mogłem zmienić języka. To poprosiłem, żeby mi dała taki bilet na cały dzień, żeby mógł wszystkim na tym bilecie jeździć. No i się okazało, że właśnie jechałem przez chwilę autobusem i ten bilet tam nie obowiązywał. No mówię, dobra, to pierdolę, to przejadę te 3 przystanki bez. I wjebały się Kanary i musiałem spierdolkę robić. Ale się udało, więc pierwszy paryżański przypał za mną. Pozdrawiam serdecznie, Max Olchowy. Proszę tylko powiedzieć mi jedno, bo ja do nich żeli papąku demą, a oni mi świerszteje. O, jaka piękna kwieciarnia. Patrzcie, trochę jest ten zabudowana, bo rury kopią, ale mega piękna, kurwa. Jak to jest w tym francuskim moim? Powiedzcie, moi drodzy, żele pasosą, mi się wyjebał. Teraz podejdę do jakiegoś Francuza i go zapytam, co to znaczy. Kudemą, żele pasosą. Moi drodzy, jest jakaś zadyma z policją. A nie do końca wiem, o co chodzi, bo już zadyma była jak przyszedłem. Jedzie następna policja. Tu jest kościół świętego Opola, świętego Pawła kościół. Psy wjechały. Pewnie... O! Nie. I don't know. A sorry, znowu mi się języki mylą. O! Co to takie piękna ekspozycja. Bo tak mi się wydaje, jak jest ekspozycją, to znaczy, że ekspozycja. Kameruję? Chyba się kameruję, muszę jakoś zdobać te sznurki. Siadłem właśnie z metra. Gdzieś tu niby jest wieża Eiffla. Gdzie? To jeszcze nie wiem. Są na pewno złote klamki. Ale gdzieś jest wieża Eiffla tutaj? Kurwa, tam jej nie widzę nigdzie. A raczej będzie widoczna. Ciekawe, czy zrobi wrażenie takie, jakiekolwiek, czy nie. No kurwa, jest. Wielka. Kurwa, naprawdę jest wielka. 326 metrów chyba? Gdzieś czytałem, że i platany pięknie jak w Szczecinie. Gdzieś czytałem, że co chyba 5 lat ją malują i na malowanie wieży Eiffla idzie 60 ton farby. Dobrze mówię, 60 ton. 60 ton farby idzie na malowanie wieży Eiffla. Czytałem, oni coś tam jeszcze chyba, że z 18 tysięcy metalowych elementów, a już nie pamiętam, z inunitów, ale kurwa, no robi wrażenie. Tak, spodziewałem się, że będzie, w sensie wiedziałem, że jest duża, ale jednak jest to kurwa potężny bydle. Jest mgła, więc chyba nie będę dzisiaj na nią wchodził. Może wejdę w jakichś kolejnych dniach,
To się kameruje? Chyba się kameruje, muszę jakoś złapać te sznurki. Dobra, bo... O, jest duże. Musicie teraz powiedzieć, kto jest piękniejszy. Szybka ocena. Zamęt warty każdych pieniędzy. Z widokiem na wieżę Eiffla. To czemu by nie? Mamy na łuk niepalny. Ale się już nie chce nam iść. Wrócimy tu z lobem i z majkiem. Jestem już... Oj, zaplątałem się. Jestem w chuj zmęczony chodzeniem. A jutro walka, bolą mnie nogi. Więc spierdalam stąd. Jadę się położyć. Bo jakby miał to zakwasy na nogach. Ciekawe czy zna bal na Gnojnej. Zaraz go zapytam. Patrzył na mnie tak, jakbym nie chciał, żebym go zapytał, więc chuj tam. Strasznie bolą mnie nogi. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby tak dzisiaj podróżować. Ale też nie podróżowałem dużo, po prostu. O, przecieka sufit. Jest wszędzie tak daleko. No ale git, zobaczymy co to będzie jutro. Muszę ten, chyba się jakąś medytację wprawić, w stan medytacji, żeby głupoty mi do głowy nie przychodziły. Jutro po swoje. A u... No. Ósma jest, która jest godzina, zerknijmy, równo ósma. Ale już z pół godziny temu w ogóle położyłem się spać o 21. Dzisiaj chyba nie będzie za dużo, bo nie wiem, nie będę chodził z kamerą i nagrywał raczej do walki. Potrzebuję się skupić trochę. Muszę się skupić na tym, co dzisiaj ważne. I może jeszcze coś nagram chwilę, jak gdzieś zaraz wyjdę na śniadanie. A już potem... Z tego dnia nie będzie dziś, przynajmniej z tej pierwszej części. Nie tylko nie. Co mam tu więcej gadać? Nic nie będę gadał, mi się nie chce. Idę już coś zjem, ale to tak tylko chciałem powiedzieć. No bo jednak, żeby ten vlog miał jakiś sens, to ciągłość jakaś powinna zostać zachowana. No więc kurwa, no nic. Oj tam. Wiem co zrobić. Trzeba wrócić, jeszcze ciężej trenować. No i tyle. Pozdro. Chodzimy tam zjeść. Zobaczymy. Z zewnątrz wygląda mega git. No wygląda to bardzo ładnie. Wstydzę się tak nagrywać w środku jeszcze, ale mega to było dobre. Tam była ta bułka i ona była prawie sama, w sensie na wierzchu było mięso, ale w środku też było trochę warzyw i tam na dnie jeszcze był taki rozpuszczony ser. Naprawdę było to mega dobre. Z czystym sercem, jak wiecie, w Paryżu mogę to polecić. Naprawdę. Yo. Kurde. Trafiłem naprawdę w bardzo ładne miejsce. Nie wiem gdzie jestem, ale zobaczcie jakie drzwi. Ja jestem może jebnięty. Trochę rozjaśnimy. Ja jestem może jebnięty, że ja się podniecam takimi rzeczami. Ale no kurwa, zobaczcie jakie drzwi. Naprawdę. Mega git. I tam w ogóle, zobaczcie tam. Widzicie? Podejdę bliżej, te motyle. Przyciemnimy teraz troszkę. O, to jest za jasno. Mega pięknie. Mega piękna pani też przed chwilą szła. Jakie drzwi? Idziemy do tych drzwi tam. Właśnie do drzwi. Moja apa jest oświetlana przez słońce. Gęsto.
takie sytuacje i nie wyszło. W ogóle przechodziłem przed chwilą koło sklepu Louis Vuitton. Na zewnątrz stojący ochroniarze, myślałem, że nie wiem, prezydent albo premier przyjechał. A to tylko sklep Louis Vuitton. Zobaczcie. Fajne? Nie wiem. Tak jest też. Idziemy do Louvru. Piękne, naprawdę. Szkoda, że nie ma lata. Wtedy bym mógł chodzić tak całą noc. Chociaż i tak jest dobra pogoda. No i tam coś naprawiają. Idziemy tym korytarzem zobaczyć. Ciekawe, co tu się dzieje. Masek gwizdał. No choice, perfect. I tu mamy przykład tego, że czasem warto spojrzeć się za siebie. Nie za często, ale jednak warto. Ale to pięknie wygląda tak w tej bramie, tak opuła, że musiałem się cofnąć i zrobić zdjęcie. Znaczy idę teraz. Widzicie to? Widzicie tę perspektywę? Boże, niesamowite. Tak, widzę, policja stoi, widzę, jak ktoś czeka, pan na skakance. Chce się skakać. Policja stoi na bombach, jak miał tu zaraz ktoś płynąć ważny i mieli go odjebać. Tutaj mamy bazylikę jakąś. Nie wiem jaką. Ale prezentuje się całkiem miło. No dobra. Mega, mega jest tu ładnie. Podoba mi się, muszę przyjechać latem. Jest totalnie mój klimat, jeśli chodzi architektonicznie. Pięknie jest, kobiety są piękne. Jeszcze pewnie zjem jakąś kolację, bo już jestem po walce, to mogę jeść. No i co? Poprawił mi się humor trochę, jest lepiej. Chociaż i tak jestem zły, kurwa, no ale fajnie tym razem. Trzeba jeszcze więcej. Więcej to ciężko, bo to trochę mnie praca ogranicza. I tak trenowałem tyle, ile mogłem. Chyba nie miałem takiego dnia, żeby nie pójść na trening, bo po prostu nie pójść, bo mi się nie chciało w trakcie tego okresu przygotowawczego. Przez tam 3,5 czy... Jakoś tak, 3,5 miesiąca chyba. Ani razu nie miałem takiego dnia, żebym nie poszedł na trening, dlatego lenistwo. Jedyne jakieś opcje to było, że nie, byłem chory, ale to jak byłem chory, to i tak chodziłem. Nie chodziłem tylko jak miałem gorączkę. No i jak z pracą nie zdążałem, no to wtedy, nie? Także jeśli o to chodzi, no to o ilość tych treningów nie mam nic sobie do zarzucenia. Jestem tu do czwartku, więc jeszcze coś pewnie będę nagrywał. Wtorek. Jutro jest wtorek, walczy Mike, środa walczy Lobo, trener, więc trzeba jeszcze trzymać kciuki za nich, kibicować. A ja już mam wakacje trochę, urlop, więc będę jadł, zwiedzał, odpoczywał. Pozdro. Max, mowy katedra Notre Dame. Nie. Są tu rzeczy, które na mnie większe wrażenie robiły niż to. Punkt siedzący, żeby tego sobie usiąść i pokontemplować, wpatrując się w katedrę. O, pani tu rysuje katedrę. Ale jeszcze nic nie ma. Rysuje ołówkiem na kartce pani tam katedrę. Może poczekam aż narysuję i zrobię zdjęcie, na którą pomyślałem, będzie stała z tym, jak rysuję, a ja tak od tyłu machnę. Może wyjdzie, choć jestem słabym fotografem. Kamerzystą też nie jestem najlepszym, jak wychodzi zawodnikiem brazylijskiego jiu-jitsu, bo dzisiaj też nie jestem najlepszy.
No ale chuj. Trzeba być najlepszym. Czy dobrze by było? O, ale tam też jest ładne tło. Chciałem powiedzieć, że się obrócę, bo tło jest lepsze, ale to jest ładne tło. Nie wiem, nie jest ładniejsze. Chociaż zobaczymy. Zobaczymy. Co kurwa znaczy? Czy widzę? Ej, z tej strony pewnie to robiło wrażenie jednak. Tu jest ta wieża największa. Boże, ile tam jest kurwa rusztowa. Muszę gdzieś przeczytać, ile jest tam elementów rusztowania, bo jest to kurwa niesamowite. Jak na to patrzyłem, to aż nie wierzyłem. To jest więcej elementów rusztowania niż wieża Eiffla ma elementów. Nie wiem, czy można wejść do środka, ale te światła są takie mocno, jakby to powiedzieć, domowe. Ale coś mi się w nodze naciągnęło. O Jezus, boli mnie strasznie, ale nie odpuszczam. I bym wszedł tam do środka. To jest chyba jakiś kościół Bernardynów. Wrota są takie. Te drzwi raczej nie są takie, że otwarte i wejdź. A jakby takie były, to bym wszedł. Mega podwórko. Podoba mi się, dlatego tu wszedłem. Bardzo piękne wejście. Mógłbym tak mieszkać. Ja się nie dziwię, że Paryżanie, Francuzi, nie wiem jak inne miasta, ale no w sumie Paryżanie czują się jak arystokraci. Jakbym tak mieszkał. Chociaż Szczecin jest podobny, tylko wszystko jest to bardziej zajechane. Ale no... Ale jest tak mega klimatycznie, więc też bym kurwa się czuł arystokratą, jakbym tak żył, co nie? Wcale mi się nie dziwię. To jest smak najważniejszy. Mega git. Taka piękna muzyka leci w tle, bo jak cudownie. Może kiedyś dojdę do takiego momentu, że nie będę się wstydził tak nagrywać jakiem i opowiadać o tym w restauracji. Ile w ogóle cokolwiek jeszcze kiedykolwiek nagram, jak coś będę jadł. I widziałem, nie mam w tym aparacie, to jest dość stary aparat, nie mam takiej opcji, żeby obrócić ekran i jak kamera stoi obiektyw przodem do mnie, żeby obrócić obiektyw na tyle, żeby widzieć siebie i widziałem, że tam ostrość się złapała na talerz z pizzą. Powiedziałem tam, że było dobre, no bo w sumie było dobre, składniki były mega legitne, ale było trochę tak, że im dalej w tę pizzę wchodziłem, no właśnie, tym bardziej nie chciało mi się jej jeść. Składniki były legitne, ale trochę był problem z ciastem. Te brzegi, one były troszkę takie zakalczywe, bym powiedział. Malkontentstwo takie polskie może, ale no nie, no były te brzegi tej pizzy były lekko. No ja bym na miejscu tego kucharza popracował nad techniką wyrabiania ciasta. No to tyle chciałem powiedzieć. Kolejny, jeden z wielu. A teraz dwa mega piękne widoki. Ho, ho. Wiem co do Louvre, bo jesteśmy tutaj. To gdzieś słyszałem albo czytałem, poprawi mi ktoś, jeśli to nieprawda. Znaczy na pewno to jest prawda, tylko nie pamiętam dokładnie ilości. Ale żeby tutaj obejrzeć każdą z rzeczy w środku, w tym muzeum, jaka jest, i poświęcić na nią przynajmniej 30 sekund, to trzeba by w tym muzeum spędzić, kurwa, nie wiem, około 4 miesięcy, coś takiego. Nie pamiętam dokładnie ile miesięcy, ale była to liczba zatrważająca, w sensie cudowne to jest, ale wciąż. To taką chciałem rzecz tylko powiedzieć. Wow, ruch samochodowo-rowerowy i w ogóle pieszy. To jest taka wolna amerykanka, jak pierdolnięci, naprawdę, jak pierdolnięci oni jeżdżą, ci ludzie tutaj. Przecież ile razy już widziałem przed chwilą, kurwa, autobus chłopa jedną, ale w sensie nie tak, że go zabił, to tak go posmyrał, nie? Motor na czerwonym przejechał na takim wielkim skrzyżowaniu i chłop się nie pierdolił w ogóle w tańcu. Wiedział, że jest czerwony jeszcze. O, właśnie zaraz mnie jebnie. Naprawdę, jest taka wolna amerykanka, że pojebane to jest. Doczytałem w necie, że na tej katedrze Notre Dame 40 koła. W ogóle to jest opera Garnier. Garnier opera, nie wiem jak to się mówi, to jest to opera Garniera. Chuj tam, ale piękna, mega piękna. Ale doczytałem, że na tej katedrze Notre Dame 40 koła elementów rusztowania jest. 40 tysięcy
zrobiło na mnie to chyba większe wrażenie niż cała katedra. Naprawdę. W ciężkim szoku jestem. Byłem, jak to widziałem tam. Naprawdę, tych tyle elemencików. Jest więcej elementów pojedynczych. W sensie, no takich pojedynczych elementów. Więcej rusztowanie ma przy katedrze Notre Dame niż wieża Eiffla, która ma 18 tysięcy elementów. Wiadomo, że są tu dużo większe elementy i tak dalej. Ale wciąż. Musieli chyba wybudować naprawdę specjalną fabrykę. O, mam tutaj metro, ale chyba jeszcze nie jadę do domu. Do domu to jadę w czwartek. Zrobiłem wątek. A, że musieli chyba wybudować specjalną fabrykę, która wyprodukowała im te... kurwa, gubię wątek. Rusztowania im wybudowała, no, stworzyła, bo chyba nigdzie na świecie nie było tyle rusztowań naraz. Szybkie połowiczne podsumowanie Paryża. Paryż to miasto gibonów na pewno. Na każdym rogu czuję tu gibony. Wszyscy jarają zioło. No to jest w sumie git. Znaczy, to wiadomo, to jest temat na dłuższą rozmowę. Ale generalnie jest to git. Jest to miasto gibonów. Jest to miasto pięknych bram do kamienic. I miasto, no, pachnących bagiet i croissantów, nie? Bo jednak, jak się idzie przez te ulice, może już nie teraz, bo jest dość późno. I te wszystkie piekarenki są pozamykane. Ale jednak mega, mega, jak się idzie w trakcie dnia, to naprawdę gdzie by się nie było, to czuć te piekarnie, nie? Więc to jest krótkie podsumowanie Paryża po dwóch dniach spędzonych tutaj przez Maxa Olchowego. Elo. Kurwa, ja mam tak trochę. Zawsze jak widzę kebaba, to mam ochotę do niego wejść. Ale tym razem opuszczę, jestem mega najedzony. Ale zawsze jak widzę kebaba, mam ochotę do niego wejść, no. Panowie się patrzą, ale niech się patrzą ze środka. Mówiłem przed chwilą, że Paryż jest miastem bardzo pięknych bram do kamienic. Co tak naprawdę na każdym kroku, każda z bram jest ładna. Jest Five Guys. Podobno. Nagrywam. Mamy szejka. 7 euro kosztował szejk. Całkiem mały jak na Paryż. O tym chyba nie muszę mówić, jest mega drogo wszędzie, ale co tam, jest pięknie. Szejk o smaku ciasteczek Oreo. Tu jeszcze bekonowy w ogóle. Słony karmel, wanilia, ciasteczka, czekolada, no wiadomo. Kawałka ciastek. Smaczne. A jest taki posmak, wiesz, jak coś leży w lodówce i najdzie czy smakiem czegoś innego, to nie? To mam wrażenie takie, że to właśnie tak tu jest. Ale może marudzę. A, to jest opera. No, już tu byliśmy, okej. Okay. Zawinęłem kółko. Opera Garnier. Idę chyba na metro i wracam. Na dziś starczy. Prawie 30 koła kroków zrobiłem. Walka, chcę powiedzieć, że walczyłem, ale no, chuj tam. Idziemy do metra. Ja jesteśmy, jesteś wcześniej, dlatego nic nie zbierałem z pokoju, bo się rano już lekko było, nie do czas. Zaraz walczy Majki, już jest ze mną, trenero tam siedzi. Trenero, pomachaj, tu jest kręcony teraz vlog dla Max Olchowy. Trenerku, tam jest trenerku. Ma jakiś tam wód grzewa, no i będzie walczył na tej macie. Ja już się nie mogę tam wejść. Mogą być tam tylko czarne pasy i zawodnicy, którzy walczą. Więc mi pozostały trybuny. Fajnie, bo jest dość wcześnie, bo jest po 8 chyba, czy 9. On walczy o 9.40 czy 50 i nawet zakładamy, że dojdzie do finału. Finał kończy się o 12, więc będzie trochę czasu na zwiedzanie dzisiaj, więc idziemy potem dalej zwiedzać, więc pewnie widzimy się potem na jakimś zwiedzanku. Teraz nie będę tu zbyt wiele nagrywał, no bo też co tu mogę więcej nagrać? Jest hala walki. No i to wszystko. Także elo. Trochę tego nie rozumiem. Pojechuj twoich zawieszeń. Dlaczego? Jaki zawieszeń? Właśnie teraz mówię do kamery. Mogę nagrywać skutery. Nie nagrywam skuterów. Właśnie chciałem tylko powiedzieć do kamery, że Majki wygrał pierwszą walkę, ale drugą niestety przegrał i ukradł mu kurtkę. I ukradł mi kurtkę.
A trener mnie ciśnie cały czas, że jestem słabym kamerzystą. Trenerek mnie ciśnie cały czas, że jestem słabym kamerzystą i się zawieszam. Michael. My jesteśmy z tobą. To są ładne przebitki po prostu. Dlaczego my? Ja i... No bro! Chciałem tylko powiedzieć, dzień dobry, że we Francji loba szanują bardziej niż w Polsce. Nawet we Francji, w Paryżu. Nie, Majki? To jest światowej sławy Treneiro, Gideiro, co? Idziemy kurwa ulicami Paryża, on se piątki z ludźmi zbija. Jemu niech się kurtki nie odważy tam. No właśnie. Dzień, stop, na chwilę zatrzymajmy się. Chciałem powiedzieć tylko, że na ulicach Paryża darzą cię większym szacunkiem. Wiesz, na ulicach Paryża darzą mnie większym szacunkiem, uważaj na słupek. Na większym szacunkiem niż w Szczecinie w klubie, no. Ale jak to jest być takim interkontynentalnym człowiekiem, że idziesz sobie, rozumiesz, Paryż, jedna z największych stolic Europy. Messiego nawet idzie, idziesz Paryżem i ci ludzie się kłaniają, piątki zbijają. Lobo, trenerku. A oni jeszcze nie wiedzą, że byłem w farmie. I chciałem powiedzieć, że to akurat było nagrane i to był najlepszy moment z tego dnia, mi się wydaje. I za to pochwał nie ma, nie? Tylko jak się zawieszam, bo kurtki szukam, że nie nagrałem, jak kurtkę kradli. Dobrze, nie. Dobrze jeszcze, jakbym nagrywał tego gościa, co ją ukradł. Nie, chciałbym powiedzieć, że tu muszę wprowadzić małą poprawkę. Złość na zawiasy jest, bo Koloseum, bo była naprawdę dobra scena, która została nagle urwana przebitką na neon. Reklama Spidermana, gadka, ja idę gadam, a ty się odwracasz i mówisz przebitka na reklamę Spidermana. Ale Spidermana to... Nie możesz mieć do mnie pretensji. Ale my rozmawialiśmy, tak jakbyśmy teraz rozmawiali, a jakby tak. Mogę ci kupić ten... Ale ty tak za każdym razem robić. Mogę ci kupić różowy skutek za 932 euro. Bo Jezu, mi się wywrócił. Lobo na stand-upach. Jak ci się podobał stand-up? Jak ci się podobał stand-up? Takie fajne. Siema! Była ta stacja z użytku wyłączona. Remont na nim. Czemu? Ty, no ale nie było napisane w Google Maps, że jest wyłączona stacja z użytku. Boję się, że jak wieży nie wytropisz, to co ty możesz wytropić? Jak nie wytropię? No wytropiłeś wielkiej wieży. Wytropiłeś? Nie. Michael Ocen, czy ja się jego czepiam? Czy można mówić, że wytropił? Nie wytropił. Nie wytropił. Gdzie jest ten cały ja i cała wieża Eiffla? Nigdy nie jest dodatkiem. Ja i mój kumpel wieży Eiffla na jednej fotce, Max. Postaram się. Postaram się nie spierdolić tego. Halo, Monte Carlo, Rita Boy, yes, where is the boy? Boy, no photo. No photo? No, photo, no film, no photo. Why? He is casino, why not? Why you take a photo? No, don't take a photo. Take a photo, you're down. Ale piękne ujęcie. Ładne, nie? Uważaj na wodę. Oj, no. Dzięki, że mówisz. Czujesz się zalukany? Tak, tu przyjechałem, spojrzałem na to i sobie mówię, ja pierdolę. Ale tam można też wejść do góry, wiesz? Możemy... Jest muzeum w środku. No, wiem. Luknęliśmy. Pizzkę, Caffè Leone. Mega klimatycznie tu jest. Tam jest katedra Notre-Dame, no ale wchodzimy. Co się robi? Ślimaki masz na tym, Bobo? Tak, ślimaki. Dobre, co? Dobra pizza. Tak. Wygląda pięknie. Nie wiem, czy...
czy wiecie, moi drodzy, ale w tym roku w Paryżu jest olimpiada. Jak nie wiedzieliście, to już wiecie. Chodzimy dzisiaj praktycznie po tych samych miejscach, w których byłem wczoraj, żeby chłopaki sobie przeszli, także nie nagrywam nic, ale też już jest sporo materiału. Tu nie byłem. Fajnie, że ta olimpiada w Paryżu, fajnie. Mam nadzieję, że worek medali Polacy zdobędą. Mega ładne kominy paryskie. Pozdrawiam serdecznie, Maksymilian Olchowy. Pozdrawiam. Czegoś, że... wczoraj automaty, w których kupuje się bilety na metro, oszukały mnie na 100 zł. Więc od 2 dni jeżdżę po Paryżu na gapę. Jakoś to idzie spoko, więc będzie mnie po tym wyzwierzeniu Emmanuel Macron ścigał. Hello! Fani widzowie Maxia. Tu nie ma widzów, nie wiem czy to gdziekolwiek dodam. Ale hello widzowie Maxia. Nagrywam to po to, żeby się nauczyć montować, tak? Żeby miało to sens. Więc Emmanuel Macron będzie mnie ścigał, bo jeździmy na gapę po Paryżu 2 dzień. A myślisz, że jesteś w stanie z jutrzejszego dnia zrobić roleczkę? Chcesz spróbować? Spróbuj. Na dwie rzeczy? Dobra, widzowie, nara. Dzień drugi, trzeci w sumie w Paryżu. Ostatnia szansa Polski na medal. Nie, no medale zdobędziemy jako Polska. Polski, ostatnia szansa, tej prawdziwej Polski. Ostatnia szansa dla Gold Crew na medal. Jak nastawienie, proszę coś powiedzieć. Skoncentrowany. Zdenerwowany, jak dawno nie byłem tak zdenerwowany. Już nie pamiętam, kiedy mi broda latała z nerwów. Może to przez jej kształt? Nie. Niedowaga. Może zależy mi bardziej niż ostatnio. No właśnie. Bo zawodnicze chcesz tu założyć medal na szyję. Która godzina? Mamy czas. 3 godziny do walki, 3,5, mata trzecia. Mata trzecia. Zapraszam wszystkich fanów. Majki z jej brudziła kurtki Nike'a. Ja jestem w samej bluzie, mówię, nie, nie. Podobni, ten w okularach podobny. Ale ci faj to inni, bo nie mają kurtki. On też zmienił kurtkę. A, zmienił kurtkę. Ale mogę. Ale rozwaliliśmy. Dzisiaj kupujemy bilety, bo policja nas szuka. Zawsze kupujemy bilety, ale... Nie, mówmy szczerze, po co kłopot? Co myślisz, że przyjadą? Jesteśmy biednymi Polakami, bo nie mamy patronajka. Nie, to nie to. Okradli nas. Nie mamy patronajka. I Majka, i mnie okradli. Więc po prostu musimy sobie odebrać, co nasze zostało zabrane, tak? Więc zabieramy... Nie będzie Francuz pluł nam w twarz. Kurtek nam ukradał. Dokładnie. Więc po prostu odebraliśmy, co nasze. Za bilety mi oddadzą. Tak. Tak, kurtka Jordana na bank zostanie odrobiona euroskami. No ty, zakładając, że cały dzień jeździsz, to codziennie 45 zł zarabiasz. Tam? Tak. Wie? A już bilet wyrzuciłem. Naprawdę? Nie. Nie. A nie ma tych wsadzających. Nie, tu są. Stryk! Dziękuję. O, i tak nie działa. O, Majki na nielegalu właśnie przeszedł, tak? Nie skasował biletu i... Ale już mam w ogóle... Tak, ale... Odruch. No. Oj, mam już odruch, że jak wchodzę tą bramką... Brawo. To chcę pchać ją, nie? Daję bilet, wyciągam. Ha, ona nagle się otwiera. Kurde. No. Ale najlepsze jest to, że jak teraz tu nie przełożyłeś, teraz jak tu nie przełożyłeś, to potem kanary przyjdą i powiedzą, no nie przełożył pan na ostatnie... Ja tak miałem. Co? No i musiałem piknąć. Co jest to, co ludzie tłumaczyli, bo nie piknąłem. Dobrze, mam inną kurtkę. Idziemy jakiś brazylijski. Dziwki. Tamta restauracja brazylijska była zamknięta, idziemy do kolejnej. Mam gorączkę, jestem chory, jest chujowo. Ale to nic nie nagrywam, bez odbioru. Jesteśmy w brazylijskiej restauracji, w której jesz ile chcesz. Widzisz taką opcję, więc zobaczymy. Wchodzimy i jedziemy pracę. Co chcesz? Co
Pojedzone. Brazylijczyk zjedzony. Udało się 3 dni metrem jeździć bez biletu, a jak wysiadaliśmy z metra przed chwilą, to akurat kanary stały. Ale cóż, 100 zł mi z konta automat zabrał, choć chciałem bilet kupić, to musiałem to odbić. I chwalę się tym, tak, niech przyjedzie po mnie Emmanuel Macron do Warszawy. Siemano. Paryż żegna nas pogodą, raczej fatalną. Wczoraj było pięknie. Wracamy do Szczecina, właśnie idziemy do samochodu, spakowani. Niestety wracamy bez medalu, ale wyjazd mega udany. Mam nadzieję, że się uda coś fajnego z tego zmontować. No i nic, idziemy na auto, około 13 godzin podróży przed nami. Pewnie koło północy, pierwszej w nocy będziemy w Szczecinie. Może ten filmik będzie taką klamrą, żeby to miało gdzieś ręce i nogi. A może jeszcze jakieś później dogramy rzeczy. Zobacz, bez presji, ale wyjazd myślę, że na plus. Francja, Paryż mega piękny. Mega drogi, ale myślę, że to nie, hajs nie był najważniejszy. Hajs raz jest, powiem go nie ma, a doznania pozostaną z nami już na zawsze. Także, ale żebym dojebał mądrość, ja pierdzielę. Także pozdrawiam serdecznie, elo. Nie ma tego. Nie ma.